Witam Was, Opsi. Chcę Wam dzisiaj przedstawić glitch na odblokowanie sobie masek świątecznych, na zrespienie tych masek świątecznych, na postaci, która będzie nam służyć do przenoszenia stroi, czyli transport stroju, z tym, że bez usuwania tej drugiej postaci. Czyli dzięki tej masce będziemy mogli tworzyć swoje własne stroje, tak jak robiliśmy do tej pory z usuwaniem postaci, tylko właśnie bez potrzeby usuwania tej postaci. Czyli jak najbardziej jest to warte do pokazania. Wiem, że dawno to było, wiem, że już dużo ludzi to pokazało i oczywiście nie ma tutaj żadnego małpowania czy coś z tych rzeczy. Po prostu jest to niezbędne do pokazania, jeżeli będziemy robić te stroje, więc mam nadzieję, że nikt nie będzie miał za złe po prostu, że już to pokazał, czy coś z tych rzeczy. Bo wiadomo, oczywiście Szul już to dawno pokazał, właśnie więcej tych strojów wsadza, więc jak najbardziej mam nadzieję, ziomuś, że nie masz nic przeciwko. No ale do rzeczy. Więc robimy ten strój. Będziemy robić to w taki sposób, że jeżeli mamy męską postać, tak jak ja, to drugą postać musimy mieć kobiecą, tak? A jeżeli mamy kobietkę pierwszą, no to drugą musimy mieć faceta. Ja wam pierwszy pokażę na faceta, czyli po prostu nie zmieniam tutaj postaci, bo to w sumie jest bez znaczenia w tym momencie, bo chcę wam pokazać komponenty do kupienia, które odblokują nam te maski. Więc jeżeli macie pierwszą postać, no, kobiecą, to teraz właśnie przechodzicie do tego etapu jak ja, czyli macie faceta i po prostu wchodzicie na wybór faceta. Jeżeli go nie macie utworzonego, no to najpierw go tworzymy, a jeżeli już macie utworzonego, no to od razu przechodzicie do online oczywiście. No jeżeli już przejdziecie do online, to wchodzicie na zmień wygląd postaci. Kosztuje to 100 tysięcy niestety. I teraz najeżdżamy kursorem na odzież. Klikamy w odzież i tam mamy opcję koszulki ekipy czy coś w tym stylu. Czyli wchodzimy na odzież i tam będziemy musieli wykonać taki element kliknięcia jednocześnie, raczej leciutko wcześniej, kółko i dół, albo odwrotnie, dół i kółko. Zależy właśnie, czasem łapie mi dół i kółko, czasem kółko, dół i po prostu wchodzimy na te koszulki ekipy i będziemy teraz przechodzić właśnie do klikania odzież, koszulki ekipy i kółko, dół lub dół, kółko, tak w bardzo szybkim, małym odstępie i mamy teraz zmień płeć postaci, dajemy D-pad w prawo i akceptujemy zapisujemy tą postać. Czyli jeżeli mamy pierwszą postać kobietkę, to zaczynamy na drugiej postaci facet i zmieniamy właśnie w tym punkcie zmień wygląd. Wchodzimy na to menu tutaj i właśnie robimy co teraz. Teraz jak już mamy kobietkę, respimy się na online i udajemy się do najbliższego sklepu. I po prostu teraz będziemy musieli zakupić kilka elementów, które właśnie nam pozwolą na odblokowanie masek świątecznych oraz czapek właśnie tych piwa. Możemy sobie od razu odblokować, jak ktoś jeszcze nie ma i przejść po prostu do przenoszenia postaci, przenoszenia strojów z drugiej postaci. A więc kupiliśmy tutaj pierwsze okulary, właśnie te szara ósemka i teraz przechodzimy do maski. Najpierw musimy kupić kominiarkę. Jest ona to, wszystko tu macie, zobaczcie sobie na pozycję. Są te kominiarki. Ta brudna kominiarka właśnie. To jest pozycja numer. Teraz tu będziemy widzieć. O, właśnie, to jest ta. Proszę bardzo. Musimy ją właśnie kupić, tą kominiarkę.
Ona nam daje tą skarpetę. Później właśnie na tej męskiej postaci będziemy mieć tą czerwoną skarpetę. Oraz możemy jeszcze przenieść te piwa, te czapki z piwem. To właśnie odblokowujemy tutaj w postaci, w maski w postaci i odblokowujemy tutaj te pozycje właśnie 21, 2, 3, 4, 5. I teraz najlepiej sobie zrobić w taki sposób, że ubrać tą kominiarkę i potem zmienić okulary. Kominiarka znika i zostają okulary i wtedy przechodzimy już do zmiany wyglądu postaci. Ja musiałem odczekać tam 3,5 godziny czy 45 minut, bo wykorzystałem pierwszą przemianę tego wizerunku. I teraz znowu przechodzimy, że po prostu idziemy na kreatora, z kreatora wracamy na sesję i to może spowodować, że nam pokaże się komunikat, czy chce zmienić postać. Ale jeżeli tak się nam nie uda, no to musimy zmienić manualnie właśnie przez interakcję. I teraz robimy to samo, czyli idziemy na koszulki ekipy, dajemy kółko w dół lub w dół kółko, w bardzo szybkim odstępie, tak tylko jest pyk pyk i wtedy wyskakuje nam zmiana, żeby zmienić płeć postaci, zmieniamy z powrotem na faceta i teraz już będziemy mieć odkryte te bajery. Potrzebujemy tak naprawdę tylko jedną maskę, aby przenieść sobie strój świąteczny. Może być to skarpeta, wystarczy tylko, ale oczywiście możecie sobie tam właśnie tą skarpetę. Właśnie tą skarpetę możemy sobie w ten sposób właśnie odblokować. I teraz jeszcze Wam pokażę właśnie komponenty, które musimy użyć, żeby odblokować na, jak mamy właśnie taki jak ja teraz sposób, że mam drugą postać kobitkę, pierwszą faceta, czyli homie, i właśnie jemu damy możliwość tym razem przenoszenia postaci już bez usuwania drugiej postaci. Oczywiście jeżeli macie drugą postać wybajerowaną ze strojami, no to niestety tracicie wszystkie stroje, ale tylko stroje, nic więcej. Żadne majątki, żadne tam kupione te elementy, nic w sklepach, tylko tracicie wszystkie stroje. Więc musicie się zastanowić. I teraz jak już przechodzimy do damskiej postaci, to tak samo idziemy na sesję damską postacią, zmieniamy jej wygląd i po prostu zmieniamy na tak samo jak było wcześniej płeć. Czyli wchodzimy na odzież, koszulki ekipy i klikamy w dół kółko lub kółko dół. No właśnie, widzicie, tutaj Wam pokazuje, że za pierwszym razem nie wyszło, teraz już wyszło płeć. Była już tam płeć, ale zrobimy jeszcze raz, żeby Wam pokazać, że dajemy właśnie teraz w dół kółko, albo kółko w dół. Jest zmiana płci, dajemy w prawo, zmieniamy na typa i już potwierdzamy zapis i kontynuuj i respimy się na online sesji. I tak samo udajemy się wpierw do sklepu. Tutaj już też możemy potem jechać po te piwo, to tak samo było jak wcześniej. Te pozycje w postacie tam 21, 2, 3, 24, 25. A teraz będziemy odblokować tutaj maski, też te Krampusa.
Więc udajemy się pierwszy do kombinezonu i wybieramy ten właśnie z pozycji numer 6. I jeszcze wybieramy kurtki, topy i po prostu to już w sumie wystarczy mi na ten moment. I teraz będziemy tylko kupimy to i wracamy także do zmiany wyglądu, czyli znowu bulimy 100 tysięcy lub kreatur i z kreatora wchodzimy na sesję tylko dla zaproszonych, aby dostać ten komunikat, czy chcemy zmienić wygląd postaci. No i tutaj musimy kupić te kurteczki właśnie od tego momentu. 67. I teraz udajemy się albo do tych masek, albo po prostu idziemy już na zmianę postaci. Zmianę wyglądu, o, nie postaci, tylko zmianę wyglądu. Możemy jeszcze założyć jakiś element, żeby zapisać. Założyłem kask. Tak jak przedtem robiliśmy na kobietce też z tą kominiarką, okularkami. I wchodzimy na interakcję, styl i zmieni wygląd postaci. I teraz znowu przechodzimy do klikania w odzież, koszulki ekipy, dół kółko, kółko w dół. Zmieniamy płeć, potwierdzamy, respimy się na online i w ten oto sposób odblokowaliśmy właśnie maski świąteczne oraz właśnie jeżeli wybraliśmy na to maskę z piwem, czapeczki. No więc to jest wszystko z mojej strony. W taki sposób będziemy teraz mogli przenosić postacie, stroje na drugą, pierwszą postać z drugiej, poprzez właśnie wykorzystanie tych masek. Więc zapraszam do kolejnych odcinków i pamiętajcie jednej ważnej rzeczy, że u Łopsy go nie ma, nie było i nigdy lipy nie będzie. Yo!